Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym technicznym Huśku. W dzisiejszym technicznym Huśku będzie myszka dla graczy od firmy Natek z rodziny Genesis model GX66. Kiedyś wam prezentowałem też myszkę Natek Genesis. Był to model GX78 i tego GX78 używam do dzisiaj. I mogę wam śmiało powiedzieć, że sprawuje się bardzo dobrze. Ale co nam oferuje GX66? Ano, w zasadzie rozdzielczość DPI 3200. 5 trybów gracza, czyli możecie sobie do każdej gry przystosować ustawienia myszki. Możecie to zrobić 5 razy, czyli 5-krotnie. 9 programowalnych przycisków. Tutaj myślę, że to jest łącznie ze scrollem, bo chyba myszka nie ma aż tylu przycisków, ale liczą scrolla. 6-stopniowy podświetlanie LED, z tego co pamiętam, to jeszcze zobaczę sobie. Tak, 6 kolorów dokładnie, czy coś takiego. Podświetlenie LED, jeżeli chodzi o wskaźnik DPI. Oczywiście oplot kabla w nylonie, 24 miesiące gwarancji, czyli 2 lata. No i wytrzymało konstrukcję. Jeszcze sobie zobaczę na tylnią obudowę tutaj pudełka. No i mamy dokładnie te same informacje, które podają, czyli precyzyjny sensor rozdzielczości 3200 dpi, przycisk dpi plus minus ze wskaźnikiem rozdzielczości LED. No i to jest bardzo fajna funkcja jednak. Możecie już sobie tam później po jakimś czasie nauczyć się, a kurczę, na tym, na ilość tam procent wskaźnika mam taką i taką prędkość. Oczywiście mamy zaawansowane oprogramowanie z edytorem profilów, czyli te profile, o których już wspominałem. 9 programowalnych przycisków, w tym scroll góra-dół, czyli tak jak mówiłem, jest tutaj właśnie zawarty scroll w tych przyciskach. Sensor typu, mamy tutaj infrared, kurczę, jak te nazwy teraz robią. Liczba przycisków 7, ale programowalnych przycisków jest dokładnie 9. Rozmiar myszy mamy 124x70x40 mm i długość przewodu 2 metry, czyli bardzo, bardzo dobrze. Ok, myszka prezentuje się dokładnie w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo to jest taki plastik, więc go troszeczkę rozbroimy. Co znajdziemy oczywiście w pudełku? No, w pudełku znajdziemy, poza samą myszką, znajdziemy krótko taką instrukcję obsługi bądź jakąś informację od producenta, ogólnie jak używać oprogramowania i tak dalej. Myślę, że przydatna rzecz, jeżeli używamy czegoś takiego po raz pierwszy. No i oczywiście bardzo fajnie, producent dokłada nam też płytkę ze sterownikami. O ile dobrze pamiętam, w GX78 tej płytki nie było. Musiałem pobierać sterowniki z neta. A tutaj jednak płytka jest. O ile się nie mylę. Dobra, ściągniemy sobie ten plastik. Ok, i zobaczymy rzut okiem na samą myszkę. Ok, jest mycha. Jak wygląda myszka? No jak myszka, jak standardowa, jak każda myszka. Oczywiście zabarwienie w kolorze czerwonym. Czerwony miałem powiedzieć. I tak, dwa przyciski standardowo. Mamy scroll. Na scrollu mamy oczywiście taką mięciutką gumę, która zapobiega ześlizgiwaniu się palca. Po boku mamy oczywiście dwa klawisze, które też będą prawdopodobnie programowalne. No i mamy po bokach takie czerwone wstawki z jednego boku oraz z drugiego boku. I to są właśnie te wskaźniki LED, czyli poziom aktualnego DPI. Scroll też jest podświetlany, też na kolor czerwony. No i u góry oczywiście znajdziemy dwa przyciski z minusem oraz plusem, które ustawiają nam właśnie rozdzielczość DPI. O, jeszcze z tyłu mamy też podświetlenie myszki, czyli tak fajnie ta myszka cała świeci tak naprawdę, bo u góry też mamy jeszcze logo Nateka, które też jest podświetlane, więc myszka będzie świecić i jak na święta to się jak najbardziej nadaje. Co mogę powiedzieć o tych klawiszach przednich? W zasadzie, wiecie co, bardzo przypominają mi te klawisze, które znajdują się w myszkach Razera. Są tak samo fajnie wyprofilowane i powiem wam, że to jest wygodne, bo mając kiedyś myszkę Razera, była wygodna, ale niestety z działaniem reszty nie było ciekawie. Jeżeli chodzi o spód, no to mamy oczywiście sensor,
No i plastikowe ślizgacze. Tutaj jest akurat minus. Minus, bo miałem już do czynienia z myszkami, które mają metalowe ślizgacze. Tutaj jest, mówię o serii Aforteha Bloody. I naprawdę widać różnicę, jeżeli chodzi o ślizgacze. Mając do czynienia z plastikowymi, a ze ślizgaczami metalowymi. Te metalowe są ciutkę lepsze i wychodzi faktycznie te 20% szybsze. No ale cóż, mam nadzieję, że kiedyś Natek zastosuje nam tutaj też ślizgacze metalowe. W zasadzie to też nie możemy wymagać metalowych ślizgaczy w tej myszce, bo to jest niższy model jednak. No i troszeczkę tańszy, prawda? Jeśli chodzi o sam kabel, tutaj kolejne bardzo dobre posunięcie, bym powiedział. Pomysł też zaczerpnięty prawdopodobnie, czy zaczerpnięty? Zaczerpnięty w zasadzie z innych myszek. I tutaj mi się też nasuwa od razu seria Aforteha Bloody, czyli czerwony kabel z czarnymi wstawkami w oplocie. Także jest dobrze. Mamy też na kablu taki plastik. W środku są bodajże chyba dwa takie magnesiki, czy jakieś ołowiane ołóweczki takie. Coś w tym jest. Chociaż nie magnesiki, bo to nie przywiera do metalowych części. Takie bardziej ołowiane, czy co, jakieś tam tworzywo, które zapobiega po prostu przy przesłaniu danych, jakichś tam zmian częstotliwości i tak dalej. Coś o tym czytałem, jeżeli ktoś sobie znajdzie coś takiego, to może sobie poczytać. Często takie na kablach USB coś takiego znajdziecie, żeby właśnie zapobiec takim szumom i nieczystemu sygnałowi. Także bardzo dobre, to bardzo dobre posunięcie. Jednak może coś tam zniweluje. I cóż, w zasadzie myszka jak każda inna. Myślę, że całkiem dobrze się będzie sprawować. Może jednym też minusem, który w zasadzie tutaj mi się osobiście nie podoba, jest jej profil, że jest po prostu tutaj taki garbik i być może po kilku tam godzinach przez to takie łączenie tutaj na samym środku będzie nas boleć ręka, ale być może nie. No i to, że jest jednak połyskująca. Dzięki temu po prostu wszystkie dotknięcia paluchów i tak dalej będą widoczne na tej myszce. No ale myszka jest po to, żeby ją dotykać, prawda? Także myślę, że to jest kilka takich drobnych kosmetycznych minusów, ale w zasadzie myszka jako taka nie posiada więcej jakichś takich minusów, żeby jej po prostu może było nie polecić czy coś. Myślę, że jak ktoś szuka taniej myszki, niedrogiej, a z dobrej w miarę firmy, bo tak jak ja mówię, ja używam myszki na Tech Genesis, tylko troszeczkę wyższy model i jestem z niej całkowicie zadowolony i powiem wam, że miałem do czynienia z kilkoma myszkami, a jednak Natek wychodzi bardzo dobrze i dobrze mi się posunę z gra, czy coś tam po prostu robi w systemie. A czasami naprawdę muszę mieć precyzyjny kursor, jeżeli na przykład coś chcę przyciąć w Adobe Premiere, jeżeli renderuję jakieś filmy, to naprawdę ta precyzja kursora jest bardzo ważna i Natek Genesis do tej pory mnie nie zawiódł, więc sądzę, że ta myszka Natek Genesis GX66 również nie zawiedzie. I tutaj wielkie podziękowanie też dla sklepu gamingowo.pl za dostarczenie mi takiej myszki do przetestowania. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani myszkami Natek Genesis, nie tylko GX66, to też was odsyłam tam na sklep gamingowo.pl. Zapraszam was też na ich społeczność. Ta społeczność niedługo ożyje, jak mi obiecał Jacek. Będą tam ciekawe wpisy, więc myślę, że warto ich zalajkować. Linki w opisie oczywiście. A ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym technicznym łóżku. Trzymajcie się, no i pa, pa.